Cześć, w tym materiale chciałbym przedstawić Ci 7 sposobów, 7 pomysłów na to, dlaczego moim zdaniem będzie można jakiś wyciągnąć zysk z platform gamingowych i to chodzi, należy to traktować w dwóch aspektach. Pierwszym po prostu aspekt typowo rozrywkowy, czyli każdy z nas ma jakiś swój sposób na rozrywkę. Jedni lubią pobiegać, inni lubią pograć, jeszcze inni lubią i pobiegać i pograć, także myślę, że to jest jeden z tych aspektów, dlaczego świat gier, rynek, tak jak to przedstawiłem w poprzednim filmie, cały czas będzie rósł, cały czas będzie szedł do przodu, zarówno pod względem kapitalizacji, jak i tej pożądanej przez środowisko blockchainowe użyteczności. I pierwszym z takich powodów, jaki będzie możliwy do wykorzystania właśnie w gamingu, właśnie w tych platformach zwanych takim metaversem, są tak zwane flipy na ziemi czy flipy na nieruchomości. Jest to podejście znane z obecnie funkcjonującego rynku nieruchomości i taka sytuacja ma miejsce, kiedy kupujemy ziemię bądź mieszkanie bądź dowolną inną nieruchomość, remontujemy, urządzamy ją w jakiś sposób, doprowadzamy do lepszego stanu, w którym ją kupiliśmy i sprzedajemy ją z zyskiem. To jest właśnie tak zwany flip i właśnie myślę, że w świecie gamingu takie flipy będą również popularne. Nawet nie musimy za dużo tutaj w tej kwestii robić, wystarczy, że kupimy ziemię, kupimy nieruchomość i po pewnym czasie ona właśnie w ramach adopcji, w ramach upowszechniania się danego produktu zyska na wartości. Także to był ten pierwszy sposób. Kolejny sposób, moim zdaniem, który będzie dawał zarobić, to otwarcie na przykład galerii sztuki, czy też wirtualnej galerii, w której to inni użytkownicy danego wirtualnego świata będą mogli przedstawiać swoje dzieła artystyczne, swoje prace. Natomiast pozostali nie artyści, osoby również uczestniczące w tym wirtualnym przedsięwzięciu, będą mogły te miejsca odwiedzać, za co oczywiście będą ponoszone konkretnie określone opłaty. I to właśnie jest kolejny ze sposobów na zarobek w tym wirtualnym świecie. Kolejna sprawa to wszelkie aktywności związane z grywalizacją, wszelkie mini gry, które również możliwe są do implementowania w wirtualnym świecie. Czyli tutaj podobny również model biznesowy. Możemy utworzyć, możemy napisać jakąś prostą grę, czy też bardziej złożoną, w zależności od naszych umiejętności i postępu rozwoju nad tym projektem. Następnie udostępniać ją innym użytkownikom tej platformy za stosowną opłatą, tym samym wzbogacając ilość tokenów danej platformy. Kolejny, czwarty punkt to wszelkiego rodzaju wydarzenia kulturalne czy wydarzenia rozrywkowe, które również już organizowane są w wirtualnych światach, za które również już teraz pobierane są opłaty od innych użytkowników, gdzie ludzie, a raczej ich awatary zbierają się po to, by wspólnie na przykład potańczyć, co może wydawać się dziwne, jednak takie rzeczy też już się zdarzają. Mogą oni tam spotkać się, porozmawiać, mogą obejrzeć jakąś inscenizację przygotowaną przez grupę innych użytkowników i to w zależności od modelu biznesowego, od modelu funkcjonowania również może być płatne lub niepłatne. Kolejna sprawa to organizowanie konferencji, czy też oczywiście tutaj też płatnych lub niepłatnych. Takie konferencje również już miały miejsce na platformie Decentraland. Konferencje, jak i powierzchnie reklamowe, czyli w sytuacji, w momencie, kiedy jesteśmy właścicielami danego landu, danej nieruchomości w wirtualnym świecie, możemy wynająć ją, wydzierżawić na inną usługę lub też wykorzystać jako powierzchnię reklamową dla jakiegoś większego podmiotu, który zdał sobie sprawę z tego, że grupa docelowa jego biznesu również występuje w tym wirtualnym świecie i za pomocą awatarów po nim się porusza. Kolejna sprawa to edukacja. Tutaj również, zwłaszcza w obecnej sytuacji na świecie, wirtualna edukacja. Tutaj wirtualna edukacja w wirtualnym świecie jednak bazująca na merytorycznych podstawach i na
fachowo przekazywanej wiedzy. Tutaj również szereg ciekawych, edukacyjnych zajęć pojawia się w wirtualnym świecie. Na ten moment są to darmowe przedsięwzięcia, które tak naprawdę pokazują możliwości, jakie te wirtualne światy, wirtualne platformy ze sobą niosą. Myślę, że w przyszłości będzie to również starało się być monetyzowane. Tutaj na przykład widzimy siedzibę Coinbase'u w Decentraland, czyli w tym wirtualnym świecie. Także już prawdziwe firmy funkcjonujące w rzeczywistości, z których korzystamy, mają swój odpowiednik w wirtualnym świecie. Widzimy tutaj również Coindesk, widzimy IOV Labs, znany chociażby z projektu Rootstock. I ostatnia sprawa, która tutaj przychodzi mi do głowy, siódmy punkt, to wszelkiego rodzaju właśnie e-commerce, aukcje. Zwróćmy uwagę, że każdy taki wirtualny bohater również jest w coś ubrany, również w jakiś sposób wygląda. Okazuje się, że twórcy, przygotowując tego typu właśnie obiekty do wirtualnego świata, również na tym w tym momencie zarabiają. Wirtualne światy mają to do siebie, że tutaj lubimy wyróżniać się od innych i może taki standardowy wygląd bohatera nie jest zbyt pożądany. Niemniej jednak każdy tutaj ma dowolność w tym, jak jego wirtualny awatar, bohater wygląda. A jeśli chce, by wyglądał naprawdę egzotycznie, ma możliwość skorzystać z usług e-commerce w wirtualnym świecie i również w tym momencie wydać swoje tokeny, a raczej przekazać je innemu użytkownikowi. To wszystko, jeśli chodzi o ten materiał. Zapraszam do komentowania. Oczywiście nie należy tego traktować jako jakakolwiek porada. Są to takie moje przemyślenia odnośnie tego, w którą stronę te nasze wirtualne światy mogą iść. Zapraszam do śledzenia tej serii, w której będę przedstawiał w następnych odcinkach po kolei poszczególne projekty właśnie ze świata gamingu na blockchainie. Dziękuję, cześć.